Siemaneczko. Pokażę wam, jak pracuje glebogryzarka ta chińska, znaczy tam japońska. Tego chyba już sporo jest na internetach, ale zobaczycie. Davidem Brownem sobie śmiga. Jak to nawet niczego sobie rozbicie. Drży kamerę. Dlatego właśnie wybrałem chińską, a nie polski. No jak się robi? Daj gra.
trzeba pamiętać, żeby z nią nie cofać, bo tą blachę może uwalić. Do rowu zaraz wpadnie, czy nie? Tysiąc obrotów chyba dał. Na wałku. Wałek na 1000. Nawet zapierdziela. Taka różnica. Czy dobrze? Czy źle? No nie wiem, ciężko ocenić. Kiepska ziemia też tu ogólnie. Same piachy. Tam wyżej trochę lepsza. A teraz jeszcze parę ogłoszeń parafialnych. Mam takie cudo. Zarejestrowane, opłacone. No już trochę stoi. W środku takie. Ale cóż tu dużo pokazywać. Szyba pęknięta. Hubert, pozdro dla ciebie. Wiemy, o co chodzi, nie? To i tyle zrobione. Oczywiście ta karoseria jest do zdemontowania. Czy maska podniesiona? Nie, zamknięta maska. Maska zamknięta, nie podniesiemy. No wiadomo, no jak to łady, nie? Reduktor jest, łapa od reduktora z prawej strony odrdzewiała od podłogi, ale to już ktoś tam próbował to na blachczki przyłapać. To było, ale dalej urdzewiało. Idziemy dalej, co mam dalej do tego. A do tego całego mam takie cudo. Karoseria też z dokumentami. Też jest opłacona. Trzęsie mi tą kamerą, ale chodzić z tym to ciężko. Pozdro dla poprzedniego właściciela. Ona była kortanitem cała spryskana. W ogóle była piaskowana, ja ją wziąłem kortanitem.
No i takie pojawiły się gdzieś tam efekty rdzy, ale tak to jest nawet spoko. Tu ma delikatnie próg do poprawy, wiadomo, nie ma podłużnic, bo są odcięte. I kolega, którego kupiłem, zaczął robić to na ramię. Bardzo fajny projekt. To ta rama ma u mnie zostać, ale ja nie mam za bardzo. Ta rama ma u mnie zostać, łada ma u mnie zostać. Tutaj wyciągnąć podłużnicę mocowania silnika, zawieszenia, żeby było co do czego montować. I bym to zrobiłbym z tych dwóch karoserii jedną. No bym oczywiście poprawił reperaturki, wszystko. Nie jest jakoś tam, tragedii nie ma na progu. Tutaj to jest do wyspawania na nowo. To jest całe wypiaskowane. Więc z tego byliby jeszcze ludzie. I teraz tam jest w ogóle, tamta łada jest po remoncie. Nowe zawieszenie, sprzęgło jest nowe. Wiadomo, oleje były zmieniane, w skrzyni, w mostach jest pozmieniane. Co tam jeszcze robiłem? Hamulce są całkowicie nowe. Krzyżaki też są nowe na wale. Tam gumy od reduktora też chyba są. I taki projekt mam. I teraz nie wiem, co zrobić. Nie mam czasu, żeby to kończyć. Jeszcze stodoły nie zrobiłem. To też muszę zrobić stodołę najpierw. Żeby mieć to w ogóle gdzie trzymać. Podnośnik zamontować. I dopiero powoli mógłbym coś z tym działać. A tak to nie bardzo. Gdyby ktoś może był chętny na nią dokończyć sobie projekt, to można się kontaktować. Ja na dole w opisie dam numer swojego telefonu. Więc można się odzywać. Gdyby ktoś był chętny to dokończyć. Dokumenty są na tą i na tą, tak jak mówiłem. A tu Ursusik. Siema Ursus. Cześć Chris. Tata przywiózł trochę drzewa. Jeszcze jedno rzut okiem. A, idziemy zobaczyć jeszcze jakie mamy części do niej. O, tutaj pod wiatką mama sobie cebulę trzyma, no ale tak, jedne drzwi, drugie drzwi, klapa tylna, trzecie drzwi, druga klapa, maska, tylna szyba i jeszcze wiele, wiele innych części. I sipma, ale to nie chodzi o sipmę, chodzi o ładę. I to wszystko do niej. I teraz czeka na to, że aż zboże będzie rozładowane. Ale jest wjeżdżana tam do stodoły, do takiego garażu. Więc jako tako na deszczu nie stoi. I dobra, moi drodzy, i to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Zdrowia wam życzę wszystkim. Mulczer, talerzuwa, trochę drzewa. I cała cyklasa. Nareczka.